Aby skutecznie wprowadzić uprawę bezorkową i pokonać jej wyzwania, trzeba zastosować kilka kluczowych rozwiązań. Po pierwsze, duża ilość resztek pożniwnych może utrudniać siew i kiełkowanie roślin. Aby temu zaradzić, należy je rozdrobnić i wymieszać z glebą przy użyciu odpowiednich narzędzi, takich jak brony mulczowe czy wały nożowe. Ważne jest również właściwe użycie siewnika. Po drugie, istnieje większe ryzyko rozwoju chorób i szkodników. Aby temu zapobiec, należy stosować odpowiednie zmianowanie pól oraz bogate mieszanki międzyplonowe. Ważna jest również opieka nad ścierniskiem, aby ograniczyć rozwój chorób i szkodników. Po trzecie, zachwaszczenie i rozwój samosiewów to kolejne wyzwanie. Zmianowanie pól może ograniczyć ten problem, a stosowanie chwastownika wraz z herbicydami może zapewnić skuteczną ochronę. Niektórzy rolnicy zalecają oczyszczanie pola z chwastów przed przejściem na uprawę bezorkową. Po czwarte, uprawa bezorkowa może zmniejszyć skuteczność nawożenia i herbicydów. Aby temu zaradzić, należy odpowiednio spulchniać głębsze warstwy gleby i stosować nawożenie doglebowe, które trafia bliżej korzeni roślin. Po piąte, należy uważać na zagęszczenie gleby, które może prowadzić do obniżenia plonu. Monitorowanie stanu zagęszczenia i regularne głęboszowanie mogą pomóc w utrzymaniu odpowiednich warunków dla rozwoju roślin. Po szóste, w wilgotnych warunkach plony mogą spaść. Dobra rotacja upraw i stosowanie roślin ochronnych mogą pomóc w odbudowie właściwości gleby, co z kolei przyczyni się do poprawy plonów. Po siódme, uprawa bezorkowa nie jest zarezerwowana tylko dla dużych gospodarstw. Nawet małe gospodarstwa mogą skutecznie stosować tę metodę, przy czym będą potrzebne mniejsze maszyny. Ostatecznie kluczem do sukcesu jest ciągłe zdobywanie wiedzy na temat uprawy bezorkowej, korzystanie z doświadczeń innych rolników i stosowanie odpowiednich technik agrotechnicznych. To ciągły proces nauki, ponieważ każde pole i każdy rok są inne, a skuteczność tej metody zależy od wielu czynników. Dlatego jako producent takich maszyn oferujemy pomoc, umieszczając obszerne artykuły blogowe dla rolników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz kompetencje. Wszystkie nasze wpisy oraz poradnik rolniczy know-how są dostępne za darmo na naszej stronie internetowej rolmako.pl. Wejdź sam i unikaj niepotrzebnych błędów.